Fernando Santos moim zdaniem powinien być do końca kontraktu z trenerem naszej reprezentacji. Fernando Santos to jest jeden z lepszych trenerów na świecie, bardzo szanowany i jest to dobry trener. My mamy też dobrą reprezentację, dobrych zawodników, gorzej z drużyną. No, nie jest to wszystko dzisiaj taki łatwy i prosty, gdybyśmy chcieli rozwiązać kontrakt. Kontrakt jest podpisany, my jako poważna federacja i z poważnym trenerem nie możemy robić sobie żartów czy zabawy, bo to są konsekwencje finansowe. My musimy do tego podchodzić na chłodno. Ja wiem, że są emocje wśród kibiców, trochę, może nawet więcej wśród dziennikarzy, bo podgrzewają atmosferę i temperaturę, ale coś to zostało podpisane i umówiliśmy się na coś, więc dotrzymajmy tego. Trener Santos mówi, że on z tą reprezentacją będzie awansował, że on zaawansuje. Wierzy w tą reprezentację i w tych chłopaków, którzy świetnie grają w piłkę w różnych klubach europejskich, natomiast w drużynie coś, prawda, czegoś brakuje. Wychodzi na to, że jak gdyby są tam jakieś w pewnym sensie luki, braki, brak tych akcji, prawda, tych sytuacji stworzenia i tak dalej. No i na stojąco się nie da tego meczu żadnego jednego, drugiego, trzeciego wygrać. To trzeba biegać, to musi być i to powinniśmy więcej wymagać od zawodników. Zdecydowanie jestem przekonany, że będzie jeszcze przed nami te kilka meczy, prawda, zostało trzy, to i że będą one na dobrym poziomie. Mamy wyjazdowy mecz z Wyspami, później mamy u nas i Mołdawię i mamy ostatni mecz bardzo ważny z Czechami. Jestem przekonany, że on będzie decydujący, ale naszych stać na to, żeby wygrać z każdą drużyną, jeśli będzie tam mobilizacja, dobra gra, koncentracja tak jak na Mistrzostwach Świata z Francją. No przecież to był świetny mecz, bardzo dobry, szybki mecz z Arabią Saudyjską, czy kiedyś ze Szwecją, bo barażek, żeśmy grali do Mistrzostw Świata, czy z Hiszpanią, fajny mecz i tak dalej, z Anglią, z Niemcami, niedawno żeśmy wygrali, świetny mecz, a dzisiaj, prawda, no coś z słabszymi drużynami, coś jest nie tak. No tu jest sztab szkoleniowy, musi przede wszystkim podejmować decyzje, no i tu jakiś, prawda, jeszcze jakaś motywacja większa, jeśli chodzi wśród ambicja, że mamy, gramy z obrym na piersi wśród zawodników, piłkarzy. Ja w nich wierzę, że to jest wspaniali są piłkarze, wspaniali zawodnicy, że oni sobie poradzą i jestem przekonany, że będzie, że wyjdziemy z grupy i będziemy na Mistrzostwach Europy się cieszyć jeszcze z ich dobrych występów.